Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Co będzie następnego? Żaby z nieba? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No chyba będą żaby z nieba. Już był huragan, były zniszczenia, była pandemia. No i teraz jest spalanie miast. Ludzie się pytają, co będzie dalej, co niszczy nasze ulice. No i to dobre pytanie jest. To jest pytanie w sumie na listopad, na 3 listopada. Także jeżeli jesteś Polakiem, Polką, mieszkającą w Ameryce, mającym obywatelstwo amerykańskie, czyli możesz głosować, jeżeli wybierzesz głosowanie. No i teraz pytanie jest, na kogo polskojęzyczni Polacy mieszkający w Ameryce będą głosować. No nie powinni głosować na socjalistów. No z fundamentalnego punktu widzenia, jeżeli się wyjechało z socjalizmu, no to trudno budować socjalizm w nowym kraju, jeżeli się ze starego wyjechało. Taka jest moja opinia. Akurat na całe nieszczęście połowa Polaków w Ameryce głosuje na Clintona, na Obamę, na lewactwo w zasadzie, a wydawałoby się, że przyjechali po amerykańską konstytucję. Bóg, honor, ojczyzna. No to jest to, co Ameryka od początku była zbudowana na tym. Wolność słowa, wolność do posiadania broni, wolność do religii. No to wszystko jest zniszczone. Lewactwo chce wszystko zniszczyć. Wolność wyznania chce zniszczyć. Wolność do posiadania broni chce zniszczyć. Te wolność wypowiedzi chce zniszczyć. Także tutaj jest ta linia. Lewactwo i konserwatyści. Także będąc w Ameryce i będąc socjalistą, no to jest nie do zrozumienia kompletnie. No w każdym razie wczoraj, przedwczoraj, tak literacko mówiąc, w niedalekiej przeszłości wydawało się konserwatystom, że ta wojna kultur, ta wojna kulturowa w zasadzie była stracona. Była stracona, czy jest stracona przez to, że na uniwersytetach, na kampusach, na koledżach i dużo korporacji wskoczyło, powiedzmy, w ten przypodobywanie się najróżniejszym rasom, innym niż białe, płciom, czy nawet rodzajom, męski, żeński, nijaki. No teraz jest to zamieszanie. Część ludzi mówi, że jest rodzaju nijakiego. Ani dziewczynka, ani chłopiec, ani facet, ani babka. Część babek mówi, że są facetami, część facetów mówi, że są kobietami. No jest totalne jakieś rozwodnienie mózgu. Niby postępowi socjaliści mówią, że wierzą w naukę, no ale przestają wierzyć w chromosomy, przestają wierzyć w genetykę, przestają wierzyć w jajeczkowanie kobiet i spermę mężczyzn, możliwość rodzenia przez kobiety i brak możliwości rodzenia przez mężczyzn i tak dalej, i tak dalej. No i ta rewolucja seksualna, która się zaczęła tam w latach 1960-tych, zaczęta przy tych wszystkich socjalistów, którzy zrobili marsz przez instytucje, no oni spowodowali to, że jest ta wojna kultur. No i niestety lewactwo jest agresywne, lewactwo jest krwawe, lewactwo żąda władzy, lewactwo po prostu jest w stanie zabić. Widać to było i w Rosji, widać to było w Polsce, widać to było w Niemczech Wschodnich, w Chinach, na Kubie, w Nikaragui, w Wietnamie. Wszędzie, gdzie lewactwo przychodzi, to pierwsze, co robi, to rozszerzywuje, niszczy, doprowadza do chaosu. No i później ta grupka tych bandziorów przejmuje władzę, no a później ci, którzy sterowali tymi bandziorami, eliminują bandziorów i sami dochodzą do władzy na kilka czy kilkanaście, kilkadziesiąt lat. No i to jest ta historia socjalizmu. Socjalizm zawsze wychodzi, przemawiają do tłumu jakieś debilowate stwierdzenia, że wszyscy mają te same żołądki, lepiej być bogatym i zdrowym niż biednym i chorym. Jakieś takie rzeczy oczywiste, frazesy można powiedzieć. No ale to zawsze się kończy tym, że my nie mamy, inni mają, trzeba im zabrać. No w zasadzie to konserwatyści mówią tak,
my nie mamy, oni mają, jak to się stało, że oni mają, to my będziemy robić to, co oni, żeby mieli, no. I to jest znowu ten taki bardzo proste spojrzenie na świat, tak? Kto jest odpowiedzialny za co? No i teraz ta wojna to nie jest na temat opinii. Wojna to nie jest na temat kto, jaki ma zdanie. Wojna to jest to, żeby wygrać czy przegrać. No i lewactwo wygrywało. Lewactwo wygrywało 4 lata temu Hillary Clinton. Hillary Clinton w 2016 roku, ona wyzwała wszystkich tych przeciwników tego postępu socjalizmu, lewicy, wyzwała nas od żałosnych ludzi. Nazywała konserwatystów, którzy wierzą w Bóg, honor, ojczyzna, jako opłakani ludzie, jako godni ubolewania. No to jest po angielsku, no to nazwała deplorables, którzy w jednym ręku ściskają muszkiet, karabin, a w drugim ręku ściskają Biblię. No tak, także kopnęła po prostu normalnych ludzi w zęby. No i była dumna z tego. Dumna była z tego. Hillary Clinton to powiedziała. Banda tych lewaków się śmiała. No większość tych lewaków to ludzie z budżetówki. Oni czy filmowej budżetówki, czy z uczelnianej budżetówki. To są ludzie, którzy żyją bardzo dobrze z pracy narodu, z pracy podatnika, z pracy mas. I oni po prostu są celebrytami, są kierownikami, są dyrektorami, są ludźmi, którzy kierują tym wszystkim, no ale żyją 2-3 razy lepiej niż cała reszta. No i całej tej reszcie tłumaczą, że socjalizm jest prawidłowy, no i że oni będą pili szampana i jedli kawior w imieniu ludu pracującego miast i wsi. No i to tak się odbywa. To się tak odbywało w Polsce, Komitet Centralny w Chinach i tak dalej. No to zawsze, za każdym razem się dzieje. No i to były te wybory, które spowodowały, że dużo konserwatystów po prostu poszło do wyborów, powiedziało, no przecież to jest niemożliwe, żeby 60 milionów ludzi zdecydowało, że Hillary Clinton nie może obrażać 200 lat historii amerykańskiej. Teraz 2020 rok, no to te wybory, no to już nie będą za bardzo o tej wojnie kulturowej. Demokraci sobie wymyślili, że oni będą atakować po prostu tylko Trumpa, że Trump to po prostu jest niemożliwy prezydent, no jest ciągle nieustanny atak na Trumpa, no ale to w Ameryka 60 parę milionów ludzi, jak wspominam, połowa tych, co głosowali, to jest za Trumpem. No, 25 maja w Minneapolis, no był ten wypadek, można powiedzieć. I to był ten huragan. Facet, który był nagazowany amfetaminą i fentatylem, chciał dać 20 fałszywych dolarów Hindusowi. Hindus zadzwonił na policję. Policja trzymała, wsadziła go do wozu, do radiowozu. On uciekł, później się opierał. No, trzymali go 9 minut. Pytali się, czy da się zaaresztować. No to on odpowiedział, że się nie da aresztować. No jedyne krzyczał, że nie może oddychać. No oczywiście, że nie może oddychać, jak jest się nagazowanym tablicą Mendelejewa, no to się nie oddycha. No i on w szpitalu teraz się okazuje, że skonał w sumie w szpitalu. Tam stracił przytomność, bo przez 9 minut nie dał się poddać. No i a w Portland to jest miasteczko uniwersyteckie, bardzo, bardzo białe, bardzo socjalistyczne. Ja tam byłem kilka lat temu. No i tak jak każde miasto prowadzone przez socjalistów, no to jest smród, brud i ubóstwo. Tam po prostu w imię jakiejś sprawiedliwości społecznej pozwalają bezdomnym mieszkać, srać na ulicach. Nie znajdą im pracy, nie dadzą im mioteł, żeby zamiatali, sprzątali i budowali coś. Nie, pozwalają i mieszkać w namiotach, tak? Także nie wysyłają ich oczywiście na jak komuniści gdzieś do gułagu, żeby pracowali, no ale zniszczyć piękne miasto, no
To jest po prostu makabra. Portland stało się miejscem przez ostatnie 100 dni po prostu walk, nieustannych marszów ulicznych, szabru, no wszystkiego tego, podpaleń, kradzieży, zabić, strzelanin i tak dalej, i tak dalej. No i tam wzrosła cała ta propaganda, czarne życie znaczy. I to jest przelało to się na inne miasta w Ameryce. Atakują policjantów, strzelają do policjantów, rzucają w nich kamieniami, strzelają prawdziwą amunicją, strzelają jakimiś fajerwerkami, takimi siły komercyjnej. No i teraz się trzeba zastanowić, co się stało, tak? Co się stało? Co jest następne? Czy faktycznie te żaby będą spadały z nieba? Trump opieprza cały czas tego majora. Major Ted Wheeler, no, nazywał go głupkiem, no i ma rację. Nazywał go, że on nic nie robi. No i Trump miał rację. Nazywał go dziwaczny, no i też ma rację. No bo jednak Wheeler doprowadza swoje miasto do ruiny. Do ruiny. On tam nie dba o ulice, nie dba o transport, nie dba o biznes, dba o bandę jakichś lewackich szaleńców. W sumie to Trump powinien dać mu medal za to, że Trump zostanie wybrany na następne 4 lata dzięki temu lewackiemu majorowi z Portland. No bo ludzie zaczynają się orientować, o co to chodzi. No już nie ma tej obsesji lewackich środków masowego przekazu, o tej współpracy rosyjsko-amerykańskiej i Trumpa. Nie ma już tych śledztw Millera, który też przez parę lat patrzył, czy były tam jakieś te zmowy rosyjsko-amerykańskie. Nie było przesłuchań prokuratorów, no bo też FBI w zasadzie sitwa, te tak zwane bagno waszyngtońskie chciało zniszczyć konserwatystów, szczególnie Trumpa. No i koronawirus, no obywatele będą w stanie głosować i się zastanowić, kto, gdzie, co robił dobrze, a co nie robił. A ta najważniejsza rzecz w 2020 roku, no to jest prawo i porządek, prawo i sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość i w zasadzie to, czy ulice będą bezpieczne. No teraz lewactwo ma taką nowoczesną, socjalistyczne podejście do prawa i do spraw kryminalnych. Oni tłumaczą, że policja w sumie powinna nie łapać złodziei, tylko wykształcać złodziei na porządnych obywateli. No to jest dziwaczne. Ameryka przez lewactwo, historia amerykańska jest kompletnie nowa interpretacja, jak jako 300 lat, nawet 600 lat nieustannego niewolnictwa i upokarzania jednych ludzi przez drugich, no co nie jest prawda. Wolność słowa jest eliminowana w ramach tej wojny kulturowej. No i lewacy mówią, że to jest społeczna potrzeba, że to w ten sposób tak ma się odbywać, że nie ma wolności, bo to społeczeństwo to pokazuje. Atakują drugą poprawkę do konstytucji o prawie posiadania broni. I to atakują nawet tych, którzy właśnie przychodzą bandziory spalić biznes, właściciel wychodzi z bronią, no i lewactwo mówi, że policji nie potrzeba, a jemu trzeba zabrać broń, no bo nie wiadomo dlaczego. Także on nie ma nawet prawa do obrony, a policja też go nie obroni, no bo oni zlikwidowali broń. Lewactwo jest po prostu szuka chaosu. Biden i cała reszta tych środkowych socjalistów, demokratów, no to oni nie wybierali ich. No, partia demokratyczna to nie jest jedna partia, to jest koalicja, która przyjmuje wszystkich ludzi na lewo,
pod swoje skrzydła i ma tych swoich 5-10% w najróżniejszych, ma 5% wśród wszelakiego rodzaju lesbijek, homoseksualistów i innych przebierańców, ma 5-10% wśród takich ciężkich komunistów typu Bernie Sanders i oni sobie zbierają te grupki po 5-10%, no i to jest to, te tak zwana partia demokratyczna, no ale to tam teraz do głosu doszli ekstremalni socjaliści. I to w ciągu ostatnich 3 miesięcy miasto za miastem w Ameryce po prostu upada. Upada, pokazało, że ci urzędnicy, politycy nie są w stanie przyjąć tej swojej odpowiedzialności jako rządu, tak? Oni mają rządzić, oni mają prowadzić. Oni stracili to wszystko. Niektórzy po prostu to nawet się nie przejmują, tak jak Wheeler, Mayor Wheeler w Portland, czy de Blasio w Nowym Jorku. Tam miasta płoną, a oni są po stronie lewaków, w kierunku tej fałszywej sprawiedliwości społecznej. Do tej pory to każdy myślał, że lewica, no to tam sobie krzyczą o tym Greenpeace, o tym zabranianiu palenia ropy i węgla i tak dalej, czy zabraniania występów mówców na kampusach, na uniwersytetach. To prawica traktowała to tak troszeczkę, no, wycofywała się z tego, ale nie traktowali ich poważnie, a to wszystko powolutku, dzień za dniem, te chińskie przysłowie o tysiącu, że tysiąc kropel zabija człowieka, po polsku to się mówi cicha woda, brzegi rwie, no i faktycznie te brzegi zaczynają upadać, ta rewolucja socjalistyczna, wprowadzona przez lewactwo, pokazuje, jak Ameryka zaczyna być rujnowana. No i to jest... zaczyna się pokazywać, że wielu ludzi, którzy po lewicy czy po środku, przeciwko antykonserwatyści, zaczynają przesuwać się w stronę konserwatyzmu. Widzą, że ci ludzie na przedmieściach, ludzie niezależni, ludzie, którzy mają jakiś taki pomyślunek, no oni na pewno nie będą się utożsamiać z podpalaniem, tak? Oni nie chcą tego chaosu. Oni, można powiedzieć, ci demokraci Kennedy'ego, którzy jeszcze zostali, no to muszą przejść w kierunku konserwatyzmu. Tak, także trzeci raz dzisiaj już mówię, jeżeli głosujesz, nie głosuj na lewicę. Dzieje się ta wojna kulturowa. Wydawało się, że była stracona. No bo jest dużo platform, dużo tych platform opiniotwórczych, platform społecznych, zaznajamia ludzi tak jak chce. Ta manipulacja na Facebooku, na najróżniejszych innych mediach, na YouTube, wycinanie prawicowych, konserwatywnych kanałów po prostu formuje. Uczelnie spowodowały to, że ten wybielony, wyczyszczony, wyprany socjalizm jest pokazywany jako panaceum na wszystko. No jest to po prostu walka polityczna. Socjalizm to jest polityka, nie ekonomia. Kapitalizm to jest ekonomia, a socjalizm to jest polityka i to nigdy nie będzie działało. Prawo i porządek na pewno musi przekonywać większość ludzi. No i 3 grudnia Polaku, Polko, idź głosować na Trumpa, głosuj na wszystkich konserwatystów, republikanów, których masz tam w swoim rejonie, przerejestruj się, jeżeli należysz do socjalistów, demokratów. Jeżeli jesteś jako niezależny, to możesz głosować. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.